Nie od dziś wiadomo, że smog stanowi poważny problem. W okresie od września do kwietnia nie tylko go widzimy, ale też czujemy. W rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich aż 36 jest w Polsce. Popularny smog, czyli tak zwana niska emisja, to zanieczyszczenia, które wydobywają się w największej części z naszych palenisk w domach, bo głównym powodem smogu są właśnie domy jednorodzinne i nieefektywne źródła ciepła, te popularne kopciuchy, to także zanieczyszczenia wydobywające się z innych źródeł, takich jak samochody, komunikacja miejska, ale główną przyczyną, powodem smogu i tym, co powoduje największe zanieczyszczenie, to właśnie nieefektywne, nieekologiczne źródła ciepła w naszych domach. To już kolejny sezon, który wkrótce się rozpocznie, od kiedy Straż Miejska zyskała uprawnienia do kontroli spalania, no powiedziałbym, w dosyć szerokim zakresie. Chodzi oczywiście o spalanie rzeczy niedozwolonych, o spalanie odpadów lub materiałów przeznaczonych do tego, ale po prostu nie spełniających określonych norm, takich jak na przykład drewno o niewłaściwej wilgotności. Drewno, jak wiadomo, jest materiałem opałowym, ale jeżeli nie spełnia odpowiednich warunków, czyli jego wilgotność przekracza 20%, no tym samym nie nadaje się do spalania w celach takich grzewczych. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce to realny problem, który niesie ze sobą dotkliwe konsekwencje. Dlatego tak ważne są działania, które pomogą się przed nim ustrzec. W Bytomiu funkcjonuje program ograniczenia niskiej emisji. To taki program, który pozwala każdemu mieszkańcowi starać się o dotację na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Z tego programu skorzystało w tym roku już ponad 200 osób. W tej chwili w ramach tego naboru tegorocznego mamy jeszcze do wykorzystania kilkanaście wniosków, także każdy, kto na przykład chciałby wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne, na przykład na kolektor słoneczny, jeżeli chodzi o dom jednorodzinny, bądź podłączyć się do nitki ciepłowniczej, może jeszcze w tym roku skorzystać z dofinansowania w ramach programu ograniczania niskiej emisji. W przyszłym roku także Bytom przystąpi do tego programu i także będzie można starać się o takie dofinansowanie. Komunikacja miejska jest zdecydowanie bardziej przyjazna niż indywidualny transport drogowy, dlatego też zachęcamy do korzystania z transportu zbiorowego. Komunikacja miejska to między innymi ograniczenie emisji spalin, ograniczenie smogu, ograniczenie hałasu, ograniczenie korków na drogach. Zatem z korzyści płynących z funkcjonowania transportu zbiorowego korzystają wszyscy obywatele. Ochrona przed smogiem jest konieczna nie tylko na zewnątrz, ale też w domach i miejscach pracy. Pamiętajmy o tym, gdyż zanieczyszczenia powietrza są zagrożeniem dla zdrowia każdego człowieka.